Ruby Franki wraz z mężem Kevinem założyli rodzinny kanał na YouTubie 8 Passengers w 2015 roku. Tam dzieliła się radami oraz rodzicielstwem swoich sześciorga dzieci. Shari, Chada, Abby, Julie, Russella i Eve. Kanał zyskał bardzo szybko ponad 2 miliony subskrybentów. Franki wzbudzała jednak kontrowersje pośród swoich widzów poprzez swoje surowe środki dyscyplinarne. Cała rodzina była też częścią kościoła mormońskiego, a w ostatnich latach Franki rozpoczęła pracę jako trener zdrowia psychicznego na nowym kanale YouTube Connections. Firmę, która produkowała filmy na YouTubie uczące innych rodziców, jak wychowywać dzieci, prowadziła wraz z Jodie Hildebrand. Kiedyś bardzo popularna youtuberka, dziś kobieta oskarżona oraz aresztowana o 6 przestępstw związanych z wykorzystywaniem dzieci. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I jak już widzicie, film o Ruby Franki, która jest na językach, wydaje mi się, bardzo dużej części internetu. Jak to się stało, że kiedyś tak popularna youtuberka dzisiaj siedzi w więzieniu i oczekuje swego wyroku? Jak to się stało, że nikt nie zareagował, jeżeli to, o co została oskarżona, jest prawdą? Dzisiaj o tym wszystkim porozmawiamy, ale zacznijmy od tego, jak została aresztowana, ponieważ okazuje się, że nękanie dzieci, wykorzystywanie ich trwało przez długi czas i dopiero teraz ktoś zareagował. 30 sierpnia 2023 roku sąsiad Jodie, czyli współwłaścicielki nowej firmy Franki, zadzwonił na policję. Powiedział, że do jego drzwi zapukał 12-letni chłopiec. Chłopiec, który potem powiedział, że jest synem Ruby Franki. Okazało się, że chłopiec przebywał w domu Jodie, podczas gdy postanowił w końcu uciec. Otworzył okno i pobiegł do najbliższego sąsiada. Zapukał do drzwi i poprosił o wodę oraz jedzenie. Sąsiad, który zadzwonił na policję, powiedział, że chłopiec wygląda na wychudzonego. Zauważył też, że na jego kostkach u nóg oraz na jego nadgarstkach jest widoczna taśma klejąca. W internecie możemy przesłuchać rozmowy pomiędzy sąsiadem a osobą z policji i słuchać, jak mężczyźnie po prostu załamuje się głos. Jest przerażony tym, co widzi. Chłopiec jest pokryty w siniakach i, jak sąsiad powiedział, wygląda na to, że był przetrzymywany wbrew woli. Jest wychudzony, chce mu się strasznie pić, poprosił tylko o jedzenie i wodę i nie chce powiedzieć, co się stało. Mimo tego, że chłopiec nie chciał dzwonić na policję, sąsiad to zrobił. I to właśnie dzięki temu Ruby oraz Jodie zostały aresztowane. Policja później ujawniła, że w domu Jodie znajdowała się córka Ruby, Eve, która również była w bardzo podobnym stanie do swego brata. Jodie oraz Franki zostały oskarżone o 6 przestępstw związanych z wykorzystywaniem dzieci. Każdy zarzut wiąże się z wyrokiem do 15 lat więzienia i grzywną w wysokości 10 tysięcy dolarów. Ja osobiście o kanale 8 Passengers i Ruby nigdy wcześniej nie słyszałam. Nigdy ich filmy nigdzie mi się nie wyświetliły. Jednak jeżeli byliście widzem tego kanału lub słyszeliście kiedykolwiek o Ruby, możecie zadać pytanie, gdzie jest ich ojciec? Gdzie jest Kevin? I słuchajcie, okazuje się, że Kevin nie mieszkał z żoną od ponad 13 miesięcy. Jego prawnik Randy Kester potwierdził tą informację i powiedział, że Kevin nigdy nie był o nic oskarżony. Powiedział też, że mężczyzna będzie walczyć o prawa rodzicielskie, aby zająć się dziećmi i je chronić. Gdyby tak się chociaż na chwileczkę zastanowić, dziecko, które wygląda na wychudzone, na takie, które od dłuższego czasu nie jadło, to nie jest kwestia jednego dnia, dwóch, trzech. To musi być naprawdę długi czas, aby dana osoba wyglądała na taką, która faktycznie nie jadła i nie ma w ciele tych witamin, tego, co jest dzieciom potrzebne, aby urosły. Więc to musiało mieć miejsce przez już jakiś dłuższy czas. I słuchajcie, to nie jest pierwszy raz, jeżeli chodzi o Ruby Franki, kiedy policja została wezwana. Od marca 2019 roku do 30 sierpnia 2023 policja była wezwana 15 razy. W kwietniu 2022 roku policja została poproszona o wysłanie kogoś do sąsiedztwa Franki. Ponoć dwójka dzieci biegała po ulicach bez osób dorosłych. Jednak gdy policja dotarła na miejsce, nic nie zauważyli. We wrześniu 2022 roku najstarsza córka Ruby, Shari, poprosiła policję o odwiedzenie domu rodzinnego. Słyszała, że ponoć jej mama zostawia rodzeństwo samo w domu, gdy wyjeżdża na parę dni.
Policja pojechała wtedy do domu Franki i widziała dzieci przez okno, jednak te nie otworzyły drzwi. Postanowili wtedy porozmawiać z sąsiadami, którzy powiedzieli, że nie jest to niczym nowym, że Ruby po prostu zostawia dzieci same na dłuższy czas. Mimo tego, że kanały Jodie i Ruby nie istnieją już na YouTubie, to wiele z ich filmów zostało przez innych zapisane. I teraz pokażę wam niektóre klipy właśnie z tych filmików, z tych vlogów, które wzbudzały ogromne kontrowersje. I teraz patrząc na to, wiedząc, że kobiety zostały aresztowane, wydaje mi się, że wiele osób, które może widziało to jako jakieś rady i po prostu surowe wychowanie dzieci, widzi, że nie jest to na miejscu. I ja osobiście, moje zdanie, nie wiem, jak ktokolwiek mógł w ogóle uważać, że jest to dobry sposób na wychowanie dzieci. I każdy wychowuje dzieci jak chce. Tyle ludzi, którzy ją oglądali i gdzieś tam wspierali jej działalność i to, jak wychowuje dzieci. Zobaczcie sami, jak wszystko wyglądało w domu Ruby. Na pierwszym klipie widzimy braci, którzy się gilgoczą. Obydwoje się śmieją, więc nie wskazywałoby na to, że robią coś złego. Jednak według Ruby, mimo tego, że młodszy brat się śmieje, to starszy sprawia mu ból. I'm only gonna say it one more time and then you're gonna lose the privilege to eat dinner. Na kolejnym z klipów widzimy rodzinny obiad, wszyscy razem siedzą, a jeden z synów używa telefonu. Rodzice odbierają mu ten telefon, zaraz dowiecie się dlaczego, ale zwróćcie też uwagę na to, jak rodzice się zachowują po tym, jak czytają prywatne wiadomości syna. We should clarify that in our house all our kids know that cell phones are free game for parents, so we can monitor safety. Yeah, no kid ever said, "Yay, I'm so glad my parents read my text messages." Said no. What kid is this? I really like you. Hold on. I did not say that. How do you work this stupid phone? The only downside to giving your kids a flip phone is I swear I have to remember how to work it every time I go through it. Whoa. I really like you. I saw you in my dreams last night. I'm telling you, it's not her, it was her brother. Look, go down. She said, "I'm so sorry, that was my brother." Did How she? Do I, go I saw you in my dreams. Oh my gosh, sorry, that was my brother. What is the nature of your relationship with this individual? I mean, there's like 300 texts in here. Do you like her, or do you just like her? She's a new friend. That is really, really messy. I don't know. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October. Oh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. I think so. I think this is the reason. At least this is the reason that's been in my head. It's pretty funny, but now that I look back, I mean, it's pretty depressing. No, we never told our viewers. That I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in a suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell. He's like, what? And he's all happy. Has his sunglasses on. Do you think it's funny? Because... And then I walk out. If you think it's funny, then you... That was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. It was not funny. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family room. Abby, we took the phone away from Abby in November. And you may never get the phone back. Probably not. No, I have no friends. You can play with friends. No, like I don't have friends. I don't have friends either. I literally like told my friends I'm not hanging out with them anymore. Because they say some pretty messed up stuff. So, summer goal, become the best athlete I possibly can. If you cut one more thing in my house, I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. Grandma will be so mad! So what are you going to do? Are you going to cut anything else? No. You promise? Kolejny materiał, który Ruby sama opublikowała, jest dosyć szokujący. Jedna z jej córek zapomniała wziąć lunchu do szkoły. Przypominam, że dziewczynka miała jakieś 9-10 lat. I zobaczcie, jaka była reakcja Ruby na to, że nauczycielka chciała, aby ta przyniosła dziecku coś do jedzenia. I just got a text message from EU's teacher and she said that
Eve did not pack a lunch today, and can I bring a lunch over to the school? This happens quite often when you're raising children, because I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch, and it would ease her discomfort if I came to the school with a lunch. But I responded and just said, Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry. And hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. Na kolejnym klipie zobaczycie rodziców, którzy zapakowali różne rzeczy do toreb na śmieci. Szybko tłumaczą, że dzieci muszą zapłacić, aby odzyskać swoją własność. Coś, co jest ważne uwagi, to to, że w jednej z toreb znajdowały się książki z pracą domową jednego z chłopców i chłopiec nie mógł ich odzyskać, dopóki nie zapłacił rodzicom. So you're all like what? I have your attention now? Is that it? You're all gonna listen? If you have something in the bag that you would like out, you can pay cash for it. So you learn the value of your items. You can do an equivalent value chore to get it back. What's it? And whatever isn't claimed by the end of the day goes in the garbage. I'm gonna make sure these kids have something good to eat. So, Boston, get in line. I'm first. Everyone get in line. Here we go. You get back there. So we're gonna go. I love that I can talk to my nephews that way. Get in line. Now go back to the back of the line. Massage my back. Get scratchy. Scratch my head. Yeah. Come on, you gotta earn your keep. You don't get breakfast if you don't massage my back. You're so mean. Okay. Get up there and scratch. 12-year-olds. I guess you don't get food today. And I'll die. Yes, you'll die. Clean. And my kids are literally starving. I hesitate to say this because it's gonna sound like I'm like a mean barbarian, but I told the kids, I said, I'm not even gonna let you eat breakfast until you get your chores done. W kolejnym klipie widzimy Ruby trzymającą swego syna, który wymiotuje przy otwartych drzwiach samochodu. Całe nagranie wydaje mi się dosyć dziwne, ponieważ nie jest to moment, w którym jako rodzic powinniśmy brać kamerę, aby to filmować. Chłopiec czuje się źle, jest mu niedobrze, po czym mama zaczyna dyskusję ze starszym rodzeństwem o to, kto pozwolił chłopcu zjeść tak dużą ilość danych chipsów, które spowodowały, że jest mu niedobrze. Konwersacja, która na początku miała miejsce pomiędzy rodzeństwem na tylnych siedzeniach, zamienia się w kłótnię. Krzyczą na siebie i zwalają na siebie winę. Ruby z Kevinem jakby śmieją się z całej sytuacji. Ruby też nie ukrywa, że nie podoba jej się to, że chłopiec wymiotuje. Sama robi takie odgłosy, jakby miała zwymiotować. No jest to moment, który zdecydowanie nie powinien być filmowany i chyba nie w taki sposób rodzic powinien się zachować. Ostatni klip jest również czymś, co dla mnie jest dziwne, że wielu youtuberów, vlogerów potrafi w takich momentach właśnie podnieść kamerę. Podczas gdy Ruby wiozła swoje dzieci do szkoły, był to pierwszy dzień szkoły, niestety byli częścią wypadku. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, jednak drugi samochód nie wyglądał już tak dobrze. Co zauważyli internauci, to to, że Ruby nie przytuliła nawet jednego ze swych dzieci, które zaczęło po prostu płakać i było w ogromnym stresie. Zamiast tego Ruby filmuje reakcję, tłumacząc, że to dzięki Bogu nic im się nie stało i to oni powinni być w tej stłuczce. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie na temat tej sytuacji. Wasze dziecko płacze, byliście bardzo blisko stłuczki, musieliście się zatrzymać, porozmawiać z policją. Małe dzieci nie rozumieją, co się dzieje, płaczą, a wy nawet nie podchodzicie, żeby je przytulić i wytłumaczyć, co się dzieje, tylko bierzecie kamerę, aby to później zmonetyzować. Jak widzicie, jedną z jej ulubionych metod karcenia dzieci było po prostu niedawanie im jedzenia. Zresztą Ruby powiedziała też w jednym filmie, że dany pokój nie jest pokojem dziecka. To jest jej pokój w jej domu, a ona po prostu pozwala dziecku na to, aby używało danego pomieszczenia. Według niej nic nie było własnością dzieci. Dany telefon dała córce, to ten telefon nie był już córki. Ten telefon był jej, a ona po prostu użyczała używania go córce.
Podczas ostatniego roku, gdy Ruby jeszcze prowadziła swój kanał, nie była tak bardzo regularna na nim. I sąsiedzi powiedzieli, że zauważyli, że coś jest nie tak, jeszcze bardziej niż normalnie. Ponieważ Ruby nie była tak bardzo aktywna online, co było jej pracą, ale też zaczęła zaklejać okna papierami, tak aby, nie wiem, aby nikt nic nie widział. Jeżeli chodzi o najstarszą córkę Ruby, Shari, o której wcześniej już wspomniałam, w dniu aresztu mamy wstawiła zdjęcie samochodu policyjnego na swojego Instagrama, pisząc w końcu. Powiedziała, że wraz z rodziną są bardzo zadowoleni z tego, że w końcu coś ktoś zrobił, ponieważ przez wiele lat próbowali powiedzieć policji, co się dzieje, ale bez żadnego skutku. Dziewczyna po tym, jak wyprowadziła się z domu, aby pójść do koledżu, totalnie zerwała kontakt z rodziną. Mimo tego, że koledż, do którego poszła, jest bardzo religijny, jeżeli chodzi o religię mormońską i pozostała w tej religii, to powiedziała, że nie zgadza się z wieloma rzeczami, których uczyła ją mama oraz Jody. Od momentu aresztu siostry Ruby również wypowiedziały się na temat całej sytuacji. Powiedziały, że przez 3 lata nie wypowiadały się na temat tego, co dzieje się w domu, ponieważ nie chciały ranić dzieci, a prywatnie robiły wszystko, aby upewnić się, że dzieci są bezpieczne. 8 września Ruby pojawiła się w sądzie poprzez połączenie wideo. Na sali sądowej był jej mąż Kevin oraz dwie najstarsze córki. Cała trójka była w towarzystwie dwóch prawników. Tego dnia rozprawa sądowa trwała zaledwie 30 minut, a to, co powiedziała Ruby, zszokowało wszystkich. Frankie oskarżyła jedno ze swych dzieci o molestowanie swego rodzeństwa. Powiedziała, że zaczęło ono oglądać pornografię w wieku 3 lat. Potem zaczęło molestować jedno z rodzeństwa, a następnie w dwójkę zaczęli molestować resztę. Następnie oświadczyła, iż jej dziecko przyznało się w maju tego roku do molestowania 20 osób, w tym kuzynów i sąsiadów. Podczas danych zeznań Ruby nie miała żadnych dowodów, a wszyscy na sali zamilkli. Wskutek tego, co powiedziała, mimo iż nie miała dowodów, sędzia powiedział, że dziecko, które zostało oskarżone, musi być umieszczone w placówce bez innych dzieci. Kolejne rozprawy będą miały miejsce 15 i 18 września, więc już niedługo i domyślam się, że 19 prawdopodobnie dowiemy się już oficjalnej daty całej rozprawy. Obydwie kobiety znajdują się w więzieniu bez możliwości wyjścia za kaucją. Jest to bardzo przykra sprawa. Sprawa, która wielu przypomina historię rodziny Turpin, o których również zrobiłam film, jeżeli chcielibyście zobaczyć. Tam też była sytuacja, że dziecko uciekło z domu i powiadomiło policję i to, co znaleźli w domu, to był absolutny horror, jeżeli chodzi o rodzinę. Jest to bardzo przykre, że w przypadku Frankie sąsiedzi wiedzieli, rodzina wiedziała i mimo tego, że niektórzy próbowali dzwonić na policję, zgłaszać to, to nic nie było zrobione. I w tym momencie, wiecie, no policja przyszła, zapukała, nikt nie otworzył. Czy przyjechali jeszcze raz później, czy już to zostawili? To tu tak naprawdę zawinił. Jeżeli pierwszy telefon na policję miał miejsce w 2019, a mamy 2023 i dopiero teraz kobieta jest aresztowana, dopiero teraz zostały jej odebrane dzieci, dzieci pokryte siniakami, wygłodzone, wychudzone, bez możliwości picia wody, sklejone taśmą, taką wiecie, tą taką szarą taśmą. Co się działo w tym domu? Dlaczego nikt nic nie zrobił? Jestem też ciekawa, jak to wygląda z tym ojcem, no bo okej, nie mieszka z żoną od 13 miesięcy. Ale czy to oznacza, że nie miał żadnego kontaktu z dziećmi? Czytałam też gdzieś, ale nie jest to potwierdzona informacja i nie wiem od kogo wypłynęła, że ponoć Ruby wyrzuciła męża z domu. Więc jeżeli ona go wyrzuciła, możliwe, że też wiecie, nie pozwoliła mu na to, aby spotykał się z dziećmi. Jednak wydaje mi się, że wtedy taki ojciec powinien podjąć jakieś kroki prawne, tak? A nie, że przez ponad rok nie widziałby dzieci. Ale nie wiemy. Nie wiemy, czy je widział, nie wiemy, czy ich nie widział, nie wiemy, czy brał w tym udział, ponieważ to, jak oni wychowywali dzieci, było pokazywane na YouTubie przez obydwie strony. Nie tylko przez Ruby, ale przez ojca również. Więc zawiniło tu bardzo dużo osób. Jest mi strasznie szkoda dzieci. Jest to bardzo przykre i przykre jest też patrzenie na te filmy wideo, gdzie Ruby się z tego śmieje, że no tak, dzieci po prostu są wygłodzone. I te biedne
inne dzieci siedzą obok i nic nie mówią. Zobaczymy, co będzie miało miejsce dalej. Czy Ruby się przyzna, czy nie? Czy będzie cała rozprawa sądowa, czy będzie ona gdzieś emitowana online, czy też nie? Na pewno będę dalej obserwować ten temat i mam nadzieję, że kobieta odpowie za swoje czyny. Tak samo, jeżeli chodzi o jej współpracowniczkę Jody. No i zobaczymy, jak to dalej się, słuchajcie, rozwinie. Dajcie znać, co myślicie na temat tej sytuacji. W tej chwili dziękuję Wam serdecznie za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale i do zobaczenia już w następnym. Pa, pa.